Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym 279 odcinku z Grzanczy w Auto Online. Kurczę, ta liczba się robi już tak duża, że niedługo będę musiał po prostu pomijać mówienie, który to jest odcinek, bo będzie problema. Właściwie powiedzieć, że problem z odmianą, no a tu wyszedł problem z odmianą jeszcze w innym wyrazie. Dobra, challenge miał być w dzisiejszym odcinku, ale z tego co patrzyłem pod poprzednim, ich naprawdę nie było wiele. Był jeden od The White'a, który mówił, że mam podkrzyżować szyki 10 organizacjom albo liderom organizacji. Kurczę, nie wiem o co chodzi z tymi organizacjami, więc no najlepszym rozwiązaniem chyba w dzisiejszym odcinku i pewnie też w kolejnych dwóch albo nawet trzech będzie po prostu bawić się tutaj GTA i oglądać, patrzeć co tu się tak właśnie zmieniło. No widzę już tutaj, zaraz obok praktycznie, coś zupełnie innego, coś czego jeszcze nie widziałem, ale moment, no co to może być? Obstawiałbym jakiś deathmatch, ale kto wie. Dobra, moment, tutaj, tak, moment, co my tu mamy, co to jest? Wyróżniony tryb adwersarza, zawrotna zemsta 2, cokolwiek to jest, dobra, spróbujmy, czemu nie. Ale kochani, korzystając z tego, że ten materiał jest najczęściej oglądany na moim kanale, pozwólcie, że uskutecznię pewną prywatę w dniu premiery Resident Evil 7 planuję, jeżeli oczywiście kurier znowu nie da ciała i nie dostanę gry na następny dzień albo jeszcze później, planuję zrobić strumyk z tejże gry na kanale. Nie będzie to strumyk na Twitchu, bo właśnie widzę, że moja nagrywarka coś nie może się sparować z Twitchem, więc pewnie będzie to strumyk na YouTubie po prostu. Zwykły live, klasyczny. Nie wiem, zobaczymy. Teraz planuję jeszcze w międzyczasie, jakoś do tego momentu, bo to będzie 24 dzień stycznia, kiedy gra będzie miała swoją premierę, czy na pewno. Inaczej, za 2 tygodnie w poniedziałek albo wtorek. O, w ten sposób. No i to jeszcze zależy, kiedy ten materiał wrzucę na kanał. Dobra, no ale postaram się to zrobić jeszcze dzisiaj. W każdym razie planuję zrobić taki strumyk, więc fajnie byłoby, ktoś się tam zjawił. Jeszcze będę dawał znać na Facebooku i też postaram się jakoś w materiale w międzyczasie jeszcze dać znać dokładnie, jaka to będzie godzina, no ale no różnie z pracą u mnie bywa, czasami jest coś takiego jak nadgodziny, więc różnie może być, ale postaram się, żeby to był już dokładnie ten dzień, kiedy będzie premiera. Dobra, ale wracając do Grzanczy w Auto Online, naciśnij prawo, żeby wejść, no czemu by nie. A i odnośnie samego kanału, jak zauważyliście, pewnie seria z Bloodborne się skończyła. Mam jeszcze nagranych parę odcinków z Wiedźmina 3, ale szczerze to są odcinki też sprzed roku, albo nawet i więcej. A do tego jeszcze, no niestety nie mógłbym dokończyć tej serii, bo Wiedźmina 3 skończyłem dosłownie przedwczoraj. Oczywiście podstawkę, jeszcze zostały mi dodatki, nie? Więc może to mógłbym wam pokazać na kanale, ale dobra, o co tutaj chodzi? Stop, moment, o co tutaj chodzi? Zawrotna zemsta 2. Wsiądź do pojazdu i wjedź na arenę. W chaotycznym samochodowym starciu trzeba korzystać z ulepszeń, uzbrojenia i własnego refleksu, aby pokonać przeciwników. No dobra, okej, okay, no rzekłbym, że brzmi dosyć standardowo, ale podwójne punkty reputacji i podwójne siano, więc... Ale ta ocena, 58%, kurde mało. Kurde, z Blue Arkiem wystartujemy. To czy nie z niebieskim Arkiem? W sensie Arkadiuszem? Nie, nie, co to, to nie, po prostu o stację radiową mi chodziło. Ale dobra, zawrotna zemsta 2, 58%, tryb adwersarza, kurde, tryb adwersarza, co to jest? Ale dobra, cicho, zaraz się przekonam. Pomarańczowi, pistoleros, dobra, salut, NTT, no dobra, chyba lepiej nie może być, chyba że wziąłbym, kurde, no nie, chyba NTT jednak. Dobra, gotowy do gry, uwaga, uwaga, jeszcze sobie odkaszlnę, ale to wam wytnę. O kurde, odkaszlnę to było złe słowo. Czarna klucha. Nie palcie szlugów, serio. Nie ma sensu. Nie warto. Ale dobra, o co tu biegnę? Jestem w pomarańczowych. Spoko. Drugi team, no mogłem sprawdzić, jaki chociaż ma kolor, ale... No okej, okay, pytano mnie o pojazd. No to NTT. Będziemy zasuwać sobie tylko... Kurde, o co chodzi? A się przekonam. O shit. Ej, pierwsza runda, dobra. Czyli będę miał więcej niż jedną rundę, żeby się przekonać tak właściwie. Ej, co to jest? Naprawdę? Takie maleńkie Destruction Derby, ja tam widziałem rakiety, ej, czym się strzelało rakietami? Dobra, wyśledzić graczy, którzy biorą udział, bla bla. L3! Ej, stop, czemu tam do mnie strzelają tak nikczemnie? O! Na dupa, a gdzie tam? Nie trafiłem. Ale dobra, cio, jeszcze cały czas żyję. Ej, stop, czy ja mogę do nich... Pewnie, że mogę strzelać, cholera. Wrotki. Dobra, kogoś tam walnąłem tylnym zderzakiem, pewnie nie o to chodziło zbytnio. Ktoś tam wziął naprawę, ktoś tu wziął rakiety. Dobra, od sobie. O, tu coś mamy. Ciekawe, co to jest. No, już nie wrócę raczej, prawda? Aha.
No dobra, no to jakieś delikatne flipy, obroty, no właśnie. Jak ktoś opuścił grę, mam nadzieję, że nie z naszego teamu, ale dobra, szybko odrośmy się, bo to może być ciekawe, to może być naprawdę ciekawe. Mogę strzelać, tak? Znaczy, jeszcze nie. Czemu nie mogę? Lutuj. O, no i no sito z niego zrobiłem, tylko co dalej? No, udało mi się go sprzątnąć, ale też kurczę sam dostałem. Dobra, co jest grane? Co to za spowolnienie czasu i kto to zrobił? Dobra, tutaj coś widzę, może się to uda wziąć i nie wypaść z areny. Dobra, naprawa. Okej. Okay. Czy to będzie aż tak bardzo przydatne? Nie wiem. Oj, tam też można wypaść. Ja myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, dolny poziom tego... tej areny, ale nie. Tam jest po prostu dziura. Ej, dobra, dobra, tego może się uda dorwać. Tylko, kurczę, jak on jest na tym łuku, to ciężko będzie go trafić. O, chyba, że teraz. On z 2-3 strzały dostał. Ej, chyba, że sam wyleci. Albo mi się uda go wy... Nie! No i po co mi była ta naprawa, kiedy tak chamsko wyleciałem, no? Tak, wciskam klacą, żeby na ziemi wiedzieli, kiedy spadnę. Kurde. Co, no trzeba dawać znać, bo przecież nie chcę nikomu na łeb zlecieć. Kurde. Nie, dobra, rakiety by się przydały. Albo po prostu, no oj koleś, ty wylecisz? Nie wyleciałeś. Ale, kurde, też nie wiem, czy to jest najbardziej fortunna z kamer. Kurczę, to nie ja go zniszczyłem. Ale zresztą to nie jest ważne. Oj, 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 co my tu mamy? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Przygazowanie, no to... No wow, przygazowałem. Super, co my tutaj mamy? Nic, aha. No dobra, no ale co z tym, że przygazowałem, jak nikogo nie ma? Musiałbym w kogoś uderzyć chyba, prawda? W kogoś trafić. O, tu można motorem. Aha, tylko nie wiem, kto mnie zabił. W jaki sposób? Po prostu eksplodowałem. No nie wiem, zdarza się po prostu, widocznie. Oj, no i dzień dobry. Czy mogę trafić? Pewnie, że mogę, ale muszę najpierw dobrze przycelować. Nie, dobra, ale tych rakiet nie zmarnuję. Aha, dobra. Czy mnie unicestwił? Wysadza, czyli rakiety, tak? Albo ewentualnie C4. No co to mogło być, cholera? Ej, w ogóle tutaj jeszcze nie wjechałem ani razu. Aha, i tam po prostu czai się jeden koleś. Oj, nie. Nie, 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 to się źle skończy. Nie mogę tak się zatrzymywać. No i do dziury, koleś, do dziury! No uciekaj, spadaj! No nie macie... No albo dobra, w sumie ja się odsunę delikatnie, ale... No co jest grane? Czemu nie mógł go ze... Gdzie on spieprzył? Dobra, nie wiem co zrobił, nie wiem jak to zrobił. No kurde! Jak to tak to? Tam gdzieś w oddali, no gdzie oni są? No jestem czołgiem, do cholery, tylko wypadałoby kogoś trafić. No ojcie, no nie wierzę. Czy ja to autentycznie zmarnowałem? Znaczy też nie do końca, bo marną trasą tego nie można nazwać, bo mimo wszystko przeciwnicy tego nie wzięli. Dzięki temu, że ja to zainkasowałem. Kurde, rakiety nie wzięte, ale... dobra, gościa nie trafię. Bo ciężko się jeździ tutaj po łuku. Nie rozumiem, że prawa fizyki w ogóle, no wiecie, grawitacja, siła odśrodkowa itd. itp. No ale kurde. No delikatnie bardziej zręcznościowe, jakby było, też bym się nie obraził. Nie, ale dobra, serio, coś muszę podnieść. Bo tak po prostu strzelając raczej daleko nie zajdę. Oj. Przepraszam. Jedziemy dalej. Bo mam wrażenie, że naprawdę... Oj. No ja bym tu mógł strzelać. Jakie slow-mo. Ja mam wrażenie, że z drużyny przeciwnej dużo osób odpadło. W ogóle kto jest? 3-5. Ej, dobra, w ogóle jaki jest wynik? To jest dosyć istotne. W ogóle to jest w dalszym ciągu chyba pierwsza runda cały czas, prawda? No tak, oni 4, my 6, czyli... Co? Moment. Co ja wziąłem? Rzucić bombę. Jak w Bombermanie? Nie. A może? Czekajcie, no przetestujmy. Aha, zostawiłem bombę za sobą. No dobra, ktoś za mną jechał. Może ktoś w to wjechał, no. Dobra, 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 bo już tam ładnie do mnie lutują. O, pan wybaczy. Ale takie rozpychanie się mam w zwyczaju. Aha, jeszcze więcej mam tych bomb, tak? Dobra, ja wziąłem te rakiety? Nie, ja ich nie wziąłem. Cholera, ale... No tam były. Gdzie jest ręczny? Gdzie jest ręczny? Ej, nie, serio? Gdzie jest hamulec ręczny? Zresztą dobra, w tym momencie nieistotne. Teraz wypada tylko kogoś trafić rakietami. Na przykład ten gościu. No, chyba musiał troszeczkę niżej zjechać. Przecież delikatnie. No, oj, nie, nie, żebym nie wpadł do dziury przypadkiem, no. Kurde, nie trafię w niego w ten sposób. Muszę wjechać na ścianę. Albo... Ej, no czemu nie działa mi ręczny? A to chyba właśnie się skończyło, prawda? No właśnie, i nie wykorzystałem tych rakiet. Ale dobra, runda zakończona powodzeniem. Ile tych rund jeszcze? Dwie? Trzy?
Runda pierwsza. Super, ale ile tak w ogóle? W ogóle byłem ostatni. Super. Ale kogoś zabiłem. Ale nagroda w tej samej wysokości, jeszcze dodatkowo, więc spokojnie, nie czuję się pokrzywdzony. Ja to gram dla fanu, nie dla wyników. W sumie dołożyłem cegiełkę do zwycięstwa mojej drużyny, no ale też, no, 5 zgonów. No, więcej cegiełek dołożyłem do drużyny przeciwnej mimo wszystko. Nie, ale to właściwie, no kurde, ile może być tych rund? Nie, żeby to było nieciekawe, albo mało ciekawe nawet, ale nie, kurczę, coś innego wypadałoby też zrobić jeszcze. W sumie tryb adwersarza, no, czyli co, jedna drużyna kontra druga drużyna, tak? To jest tryb adwersarza, czy źle to ja coś rozczytuję? Ale dobra, zresztą też nieistotne, to jest bomby, widzę od razu. I momentalnie, jedna, druga, trzecia. No, jakby ktoś tam miał zamiar pojechać przypadkiem. Trzeba by się udało kogoś rozwalić, to już w ogóle świetnie, kolejne bomby. Może tu nawet, o. Dobra, nie wiem, czy cisną za mną. Ej, nie, serio, gdzie jest hamulec ręczny? Autentycznie, teraz to jest, no... Bardzo ważne pytanie. Gdzie jest hamulec ręczny? Dałem sobie rękę mówić, że był tutaj. I serio, go nie ma. No. Więc dobra, będziemy musieli to robić ze zwykłym hamulcem. O, shit, linia śmierci, co to było? Znaczy, jakbym słyszał troszeczkę szybciej działającego minigana, ale dobrze, że nie zostałem trafiony. No, kolejna naprawa. Naprawiłem sobie tylne lewe światło stopu. Spoko. Dobra, może... nie uda się go wypchnąć, ale kurczę, dobra, muszę pamiętać, że nie ma ręcznego i może tutaj nie będę wypadał co chwilę. O, ktoś centralnie za mną. A ten zostawia bomby. Dobra, spokojnie, spokojnie. Nie dać się wypchnąć, nie dać się zepchnąć. Co my tu mamy? Mieliśmy. Nie, no! Oj, tak to działa? Że nagle jest podłoga, a później jej nie ma? No, nie, no. Nie fair. Akurat tam stałem. A dobra, bomby. Liczymy, że ktoś będzie próbował za mną pojechać. No i nie. Ale może ktoś tam... Nikt nie dostał, naprawdę? Ej, stop. I czemu ja trzymając gaz jadę do tyłu? No, co jest grane? A trzymając wsteczny jadę do przodu. A, moment. Odwróciłeś totalnie kierunki. Aha, dobra. Czyli komuś w Rockstarze bardzo spodobało się Mario Kart najwidoczniej, albo Crash Team Racing. Bo ten tryb to jest wybitnie ten właśnie tryb. A dobra, spokojnie. Już teraz znowu wiem, że są odwrócone kierunki. Mam duch? No dobra, jestem duchem. I co z tego? Co to zmienia? Może... Nie! Kurde, nie tak! Ale wrócisz na tor? Wrócisz na tor? Tak jest! Dobra. Chociaż własne życie uratowałem. Trochę. I nie wiem na jak długo. Czemu miałbym nie zacząć po prostu do nich strzelać? Ej, czy to był motocykl jak z Tronu? Tron Dziedzictwo, czy tam, nie wiem, Legacy, nie, jak to ładnie przetłumaczyli. No, on chyba jest mój. Ja bym go ładnie dojechał tutaj. Ale on cały czas bomby. Bomby za bombami, a ja je podbijam jak kretę. O nie, nie, fiksuj mi stąd, kurde! Wysadził mnie, pewnie rakietami. Nie, teraz, no, sam muszę zdobyć jakieś rakiety wreszcie. I zrobić z nich użytek, kurde, wszyscy coś biorą. A ja tutaj co, na czysto? Bez używek? Nie, dobra, nie w tym sensie biorą. Nie, ale dobra, tak totalnie serio. O nie. Gdzie są jakieś power-upy? Albo chociażby ktoś inny. O, ej, dobra, nic nie rozegram, czy wyląduje? Do dupy. No, ale dobra, cóż, zdarza się. Ej, spróbujmy gościa wypchnąć. Oj nie, czołgiści, pieprzeni czołgiści, oj nie. Co my tu mamy? Cokolwiek to jest, naprawa? No dobra, może być. A odwrócenie, jeszcze lepiej. Nie w tą stronę, kurde! Dobra, razem z odwróceniem kierunków przód, tył jest też odwrócenie kierunków w lewo, prawo. No, na szczęście po respawnie już wraca wszystko do normy. Może wreszcie uda mi się gdzieś dojechać. Ej, dobra, mój własny koleś zostawia bomby za sobą. Ej, no. Dobra, ale masakrycznie ci to zmoczyłem, koleś. Wybacz, ale to naprawdę nie warto się zatrzymywać, kiedy drugi koleś z drugiego teamu jest czołgiem. Czyż nie? O. No i czym mnie wysadził? Czym? Taki ma zderzak? No ja takiego nie mam, to jest nie fair. To jest po prostu nierówna walka. Dobra, jakieś kurde rakiety, cokolwiek no. No mogę się kręcić jak kretyn tutaj dookoła, no ale co to da? Może tylko tyle, że mnie nie trafią. To w sumie już będzie jakiś pożytek dla drużyny, ale... Oj, duża dziura. Ej, no to naprawdę nie jest ręczny. Tam zawsze był ręczny. No,
przygazowanie na zwolnieniu. No wam powiem. Czy to był lag? No nie przy tym łączu, niemożliwe. 1000 mega pobierania, setka wysyłania. No nie, no nie. No bez przesady, szybciejszego nie mogę już mieć, no. To jest najszybsze, jakie było możliwe, no ej. Ja bym jeszcze miał lagi z takim łączem, to ładna siara, to bym musiał się wyprowadzić gdzieś, nie wiem, do Stanów chyba. Albo lepiej, nie wiem, do jakiejś bazy NASA, tam by mieli na pewno szybki internet. Ej, dobra, w sumie bomby mogłem zostawiać tutaj na tej krzywej, na ścianie, by się strulały może na dół, no niespodziewanego kolesia. Rakiety... Dalej, no, o, no i zainkasował je koleś z innego teamu, ale do tyłu nie można strzelać, prawda? Dobra, tutaj widzę swoją szansę. Dobra, to nie ja, jak zwykle, ale też nie zginąłem, a to już nie jest tak jak zwykle wcale. Dobra, i teraz, no, gdzie tam, jeżdżając w dół, ciężko podjechać nagle w górę. Ej, ale moment, my to przegrywamy, o dziwo. No, koleś, no mam nadzieję, że ci pokrzyżowałem plany chociaż trochę. Naprawdę celowałem. Ja stop, no raksy jakieś rakiety, no coś, cokolwiek. Ja bym tak jeżdżąc w kółko jestem tylko dobrym celem. O, plus duszek, widzę chyba na minimapie, tak, jest. Dobra, po co? Żeby zniknąć na chwilę. Ale pytanie, czy w formie ducha jestem w stanie zrobić komuś krzywdę? W sensie uderzyć, zepchnąć, strzelać, no nie jestem w stanie strzelać, na przykład. Aha, no, super, dobra. Świetnie, no to 1-1, rozumiem, że ta będzie rozstrzygająca, prawda? Kontynuuj. Z czystej ciekawości. Ej, czy teraz... Ej, czy oni nas poklepali w trójkę? Ej, no nie, no jakby nie patrzeć, liczba zabójstw jest po naszej stronie wyższa, więc nie wiem, co jest grane. Chyba, że nasi na potęgę wypadali poza tor. Gdzie się liczą śmierci, a nie zabójstwa. No, to by było nawet możliwe, ale nie chcę tutaj drugą dedukcji dochodzić do pewnych wniosków, które po prostu wy w komentarzach pewnie mnie naprostujecie, jeżeli tutaj się mylę. Więc wolę poczekać po prostu. Tryb adwersarza, runda trzecia, zawrotna zemsta. 2. Kurde. Nie, czasami naprawdę tłumaczone tytuły w języku polskim brzmią dziwnie. Nie wiem, przynajmniej mi się dziwnie czyta coś takiego. Nie no, spokojnie, no nie przepychajmy się może między sobą, co wy na to? No, jakimś cudem udało mi się jako pierwszemu dojechać tutaj po te bomby. Dobra, gdzie oni są? Tam się jakiś kręci, to może raz, i dwa, i trzy. Nie liczyłbym, że kogoś trafię, ale może... No, koleś. A nie, stop, to jesteś z mojego teamu. Tylko, że byłeś podwoziem do góry i to wyglądało jak fioletowy kolor z drugiej drużyny, ale dobra, sorry, pomyłka, zdarza się. Duszek. Nie wiem po co, ale... Jeżeli adwersarze wiedzą, to komuś zabrałem. I spoko. No dobra, czyli przenikam przez innych gości. Czyli dla mnie totalnie nieprzydatna rzecz, chyba że ktoś akurat w tym momencie byłby czołgiem albo strzelał do mnie rakietą. Oj, co my tu mamy? Cokolwiek to było. Bomby? Oj, nie! Ale sobie kuku zrobił. Dobrze. Ktoś gdzieś, jakoś coś? Co my tu mamy? Detonator. Okej, na które pole? Zresztą nie wiem, czy to taki detonator. Nie, może coś wysadziłem, może ktoś gdzieś zleciał. Ale wątpię. Bo nie widzę, żebym miał jakąś jedynkę. Oj, nie. Spokojnie, ale kurczę, nie wiem, czy Entity to był dobry wybór tutaj jednak. Tak, w ostatecznym rozrachunku. Dobra, co? Odwrócenie, dobra, czyli tutaj jest w lewo, tam jest w prawo. Dobra, ciśnij. Okej, dobra, już idziemy normalnie. Nie, to jest dalej hamulec, czyli dalej na odwrót. O, dobra. Naprawa, nie wiem po co, ale naprawiłem sobie auto. Oj, dużo innych bomb, ale... No i koleś. Zgarniesz tą bombę, czy nie? No przecież dostał! No przecież on to zgarnął, no. No i pięknie, szkoda, że z takim zatarciem, no ale jednak. No ej, jakby nie patrzeć, jedna przynajmniej dobra akcja w całym odcinku. Dobra, to jest martwy, nie marnujmy rakiety. Ło, co to było? Dobra, nieważne. Ważne, że nie zginąłem. Dobra, ktoś tam poumierał. Widzę ogólnie teraz fioletowa drużyna dostaje niezłe wciry po naszej przegranej w poprzedniej. Chyba pomarańczowy team się nieźle spiął. I w tym też ja, bo jak zwróciliście uwagę, jeszcze nie zginąłem zbyt dużo razy. A czasami też, no prawie trafiam rakietami w innych gości, no to całkiem nieźle.
Dobra, nara, kurde. Bezczeszczenie zwłok, to co lubię robić. Ale spokojnie, to w wolnych chwilach, nie w grze. Jest. Przygazowa... Nie, nie, co jest, co? Ej, nie wiem, co jest grane. No właśnie. Nie, wszystko ok, z moim lewo-prawo, bo coś ciężko się skręca. No okej, okay, dobra. Uznajmy, że jest wszystko w porządku w dalszym ciągu. Dobra, koleś, uciekaj dołem, ja tu będę bomby zostawiał. No, no dobra, kit trochę nie w tym miejscu, co powinienem. Ale dobra, koleś, zjeżdżaj, zjeżdżaj, zjeżdżaj. No, no może go wypchnę. Powiedz, że poleciał. Powiedz, że poleciał gdzieś tam. Aj, nie, chyba wyląduje. Chyba, aj, nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może mi to zaliczy, może mi to zaliczy, jak go zepchnąłem faktycznie. O ile go zepchnąłem. Dobra, dobra, co my tam mamy do góry? Klucz, czyli naprawy, dobra. Czemu nie? A, tam jest stan pojazdu, teraz zobaczyłem takie mikroskopijne przesunięcie. I okazało się, że to jest to. Dobra, to dalej niepotrzebnie użyte, ale runda druga, też zwycięska. Znaczy trzecia tak właściwie, ale druga zwycięska. I pytanie, czy to już jest koniec? Piechol 1989 z ekipy ZIOM. Nie no. Murdercze ramy. Jeszcze, czy jeszcze ktoś tam w ogóle jest w gronie członków. Nie, w ogóle przygotuję się niedługo materiał z ekipą, tylko kurczę, mam problem natury technicznej. Jak nagrywać kwestie, czy tam powiedzmy, jak nagrywać rozmowy moje z członkami ekipy? No bo teraz tak, mam w tym momencie podłączone słuchawki bezpośrednio pod telewizor, czyli cały dźwięk z telewizora, który jest wyłapywany przez nagrywarkę, jest po prostu przekazywany do słuchawek, okej. Okay. Tylko, że jak podłączę słuchawki z mikrofonem do pada na przykład, no to dźwięk już będzie tylko w tych słuchawkach, nie będzie jeszcze z telewizora, czyli nagrywarka nic nie będzie łapała, będzie cisza. Materiał będzie autentycznie niemy. Więc no, trzeba to jakoś inaczej rozwiązać. Może puścić dźwięk z telewizora, zapodać słuchawki, dźwięk konwersacji też z telewizora, no ale wtedy kwestia mikrofonu jeszcze pozostaje. No ale to też może będzie szło jakoś obejść, nie wiem. Dwie pary słuchawek na głowę na przykład. Ej, no jak zmoczyłem. A, i tak będziemy robić teraz? Ej, w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja dostaję całkiem niezłe wciry tym, nazwijmy to, miniganem i wcale pasek zdrowia mi nie zleciał, znaczy stan pojazdu. Więc nie wiem, czy w ogóle opłaca się strzelać w takim wypadku, no ej. Nie, tam dobra, dobra, może mi się uda gościa dojechać. Ej, ale stop, co to był za motor w ogóle? Ja chcę zobaczyć, o co chodzi z tym motorem. A, koleś ma linię śmierci, ej. Ej, on zostawił się nawet jak w tronie, serio. Aha, czyli pewnie wjeżdżając z tego jakiegoś gościa, on jest w stanie go, aha, rozwalić, dobra. Może to będzie kiedyś przydatne. Ej, czy w formie ducha mogę podnosić power-upy? Nie, no to jest totalnie do dupy, jak na moje. Jak ja będę widział ducha, to omijam szerokim łukiem. Sorry, uwaga. Ej, ktoś dostał. I to chyba nie byłem ja, na szczęście. Bomby! Bierz się, bierz się, bierz się. No cokolwiek co wybucha, no ej, jest szansa, że kogoś mi się uda rozwalić. Tym oto sposobem. Jakoś. O, tutaj zostawmy, co my tu mamy? Odwrócenie, tak? Dobrze widzę? Ta, chyba. Ale czy odwrócenie działa na wszystkich? Oprócz mnie. Bardzo dobrze. Okej, okay. Rakiety czy bomby? Co ja mam? Aha, odwrócenie jeszcze cały czas, więc nie mogę podnosić innych power-upów. No ale wow, widzieliście jak ładnie skorzystałem z tego, że wszyscy mieli odwrócony gaz z hamulcem, lewo, z prawo. Po prostu nic nie zrobiłem, zrobiłem sobie kółeczko. Super. Po prostu super. Zmysł taktyczny piechota tutaj i super lamy, no dało sobie znać. Po prostu świetnie, po prostu jest świetnie. Nie, ale... nie, kurde! No nie, no. Ale najpierw eksplodowałem, prawda? O nie! O, wow, widzieliście jak truchło super lamy spadło na ziemię? To nie był wcale miły widok. Oj, co tam wziąłeś, kolego? Dobra, delikatne sito. Ej, stop, czy my jesteśmy odwróceni teraz? Bo... Ciska hamulec, a moje auto dalej nie hamuje. No nie, dobra, tu jest gaz. Nie wiem, nie wiem w którym momencie jest to odwrócenie, a kiedy nie. Dobra, jest szansa, że ktoś wjedzie w moją bombę. Już tam zbliżał całkiem niedaleko było od niej. Co my tu mamy? Raksy, no może wreszcie, chociaż raz, kurde, raz gościa zabić rakietami i będę naprawdę szczęśliwy. Ale to wydałoby znaleźć gościa gdzieś tutaj, w tych rewirach. Na przykład tu. No! No, no i powiedzcie, że to nie wiem ja. No nie wierzę, no przecież centymetr nad jego dachem to przeleciało, no. Byłem ustawiony idealnie, po prostu idealnie. No koleś, mogłeś próbować mnie spychać. No dobra, gramy drużynowo, no.
Ale tam czarny był jakiś zielony. Nie, myślałem, że jest zielony. Dobra, nara! Głubu dubu, no. Znaczy nie, jak go zabijam, oczywiście kozie z czołgiem. Nie. Nie wiem gdzie, ale tutaj się schowam dla bezpieczeństwa. On jest. A, jest czołgiem po drugiej stronie. Okej, spokojnie, więc przeczekanie tutaj jest, no, całkiem mądre nawet. Można powiedzieć. A, albo co mi tam? Chyba się zamienił już samochód. Jeżeli dobrze się zamieni mapę. Oj, no chyba komuś się spadło, prawda? No. Jeszcze dwa zgony po ich stronie i 18 po naszej i to się skończy. O, nie. Ej, właśnie, ale też może, kurde, w sumie, jakiś strumyczek tuż po tym odcinku. Tak nie, czysto testowo, bo nie chciałbym z premierą Resident Evil 7 wystartować, ale na przykład później mi wszyscy będziecie mówić że, w komentarzach, a ja nie będę mógł oglądać komentarzy, bo Resident Evil 7 jest przecież w goglach VR. Czyli wy będziecie mówić, że ja ścisz ten mikrofon, drzesz się strasznie, uszy, kurde, bolą, krwawią, normalnie bębenki pękają. A ja będę sobie nieskrępowanie grał i darać paszczę dalej, więc trzeba jakiś teścik przeprowadzić wcześniej. Ale dobra, kochani, jeżeli to jest ostatnia runda, jeżeli to była ostatnia runda, to była też ostatnia runda w tym odcinku. Ten skończymy, postaram się go szybciutko wyedytować, wyrenderować i przesłać. I tak mamy inaczej, jest godzina 17:40. Jeżeli tutaj to się skończyło w tym momencie i ten odcinek się kończy, no to tak plus minus, podejrzewam, na 19 będziemy mieli odcinek już na YouTubie. Więc nieźle. Nie, serio, ten odcinek szybciej się teraz uploaduje na YouTube, niż ja go edytuję programem. Serio. Więc naprawdę jest nieźle. Jest grunt pod interesy zrobiony, że tak powiem brzydko. Ale nie, to jeszcze nie była ostatnia runda, więc no podejrzewam, że w takim wypadku około 7:30. Dobra, runda piąta. Domniemam, że ostatnia, choć w sumie oni już nie mają szans, żeby wygrać. Już jest runda po nic tak właściwie, prawda? Nie, ale dobra, no czemu by nie? Już coraz lepiej mi idzie. Więc jest duża szansa, że może tutaj... No nie, no pierwszy to nie będę z mojego teamu. Tutaj, no nie oszukujmy się. Dobra, nawet klucza nie podniosę, ale, moment. Oni lubią czasami tędy sobie podjechać. Ale też po prostu warto kogoś może... No nie, no przepraszam, nie tak miało to wyglądać. Ej, czy goście czasem double killa właśnie? Dlatego, że strzelaliśmy do bomby. Bardzo możliwe. Nie no, naprawdę bombowa zagrywka w wykonaniu gościa. Nie no, serio, to tak trzeba robić najwidoczniej. Ja chciałem ten motor, no. I kości go wziął. Czyli dobra. Może się tutaj warto przyczaić, poczekać, aż on się pojawi. Jeszcze raz. Jak? A, pewnikiem we mnie wjechał. No dobra. Naprawdę też się przyczaję chyba na to. Ale też, kurde, podejrzewam, że to nie pojawia się zbyt często, ale... Ej, rakiety. Plus tam czołg chyba jeszcze widziałem. Dobra, tu. Dobra, są i one. Dobra, czy jest ktoś w tej płaszczyźnie? Ależ oczywiście, że tak, ale moment, czy tutaj ktoś kampił? Tu ktoś kampił. No. No i dokładnie, kurde, kara za kampienie być musi po prostu. Bomby? Dobra, nikogo nie widzę. Kto mógłby je zgarnąć? Kurde, udało mi się zestwić gościa, super, pięknie, świetnie i w ogóle, ale... O, to jest detonator, wiedziałem. Ale dobra, szczęście, dopisuję. Nie wpadłem w to. Czy ktoś będzie zawracał? Oby nie. No bardzo chcę podnieść odwrócenie chociaż. A gdzie? A jednak się udało. Dobra, komuś teraz na pewno zepsułem zabawę w tym momencie. Tym odwróceniem. No chociażby ten gościowi, który tam podniósł chyba motorek, czy tam linię życia, czy jak to, no linię destrukcji, jak to się nazywało, nie wiem. Dobra. Na dobra taktyka w moim wykonaniu. Co to jest? Co to jest? A, przygazowanie, tak? Oj, gdzie jest ten motor? Gdzie? A, dobra, zawsze coś. Zawsze coś tam się uda podnieść, nie jest źle. No kurde! Czemu kiedy ja chcę się pobawić w Destruction Derby i własnym samochodem kogoś zepchnąć, to nagle się okazuje, że moi stoją mi na drodze. Dobra, znowu bomby. No kurde, wolałbym rakiety. Zdecydowanie. Dobra. Delikatne marnotrawstwo. Ej! Kurde! No to było dopiero marnotrawstwo. No koleś. Żegnam, nara. Nie, to naprawdę nie jest zręczne. Muszę się od tego odzwyczaić. A dobra, chyba komuś go pięknie wystawiłem. Dobra, pytanie. Czy coś tutaj ma zamiar się pojawić? Może w najbliższym czasie? Dobra, koleś tam na dole. Pełna kampa. Ja to samo tutaj zresztą. Na górze. Nie, serio. Czaję się na ten motor. Wypadałoby to jeszcze sprawdzić. Co podniosłem? Odwrócenie, no dobra, kit, niech ci będzie.
Ej, tarcza? Jaka tarcza? O co chodzi? Nie! Kurde! Totalnie nie miałem tego w zamiarze. Kurde, ani trochę. Nie, o co chodzi o tą tarczą? Zresztą dobra, są rakiety, to można znowu spożytkować w jakiś sposób. No, bardzo dobrze wiecie jaki. Oczywiście nie trafić kogoś. No! No nie, dobra, to było autentycznie nie trafić kogoś już. Nie marnujemy rakiet. Może to nie jest najlepsze, co można podnieść tutaj. Fakt, ale no są też gorsze rzeczy, na przykład duszek. Nie, dobra, ale wszyscy wzięli Entity, cholera wie czemu. Przecież mnie nieświadomie dokonał najwłaściwszego wyboru. Za wcześnie, ale to nie było intencjonalne, nie chciałem tak zrobić. Dobra, bomba za bombą, za bombą. A tu... Kurde, koleś się podniósł, tylko nie wiem kiedy, już go tam nie było. Nie. Co my tu mamy? I czemu tego nie podniosłem? Wiecie, to będę się teraz tak kręcił jak kretyn, no dalej, no przecież... Oj nie, dobra. To było strasznie lamerskie. Oj, no proszę cię, no. No, to... Kurde, oni... Mam go? Dobra. No jesteś mój. No tylko ci muszę dojechać najpierw. No kurde, no jakiś inny koleś jest może? No koleś, daj się chociaż raz, no. No nie wie, no jeszcze mnie zepnie. No pff. Nie, czy on jest sam? No tak, on jest sam, no to było polowanie na jednego kolesia tylko. No ale i tak dobrze, że wpadłem przynajmniej na jego trop. Bo mogło być inaczej. Nie, kurde no. A myślałem właśnie, że to spowolnienie mi pomoże, jakoś uda mi się wyrobić ten zakręt i nie wpaść do dziury. Dobra, naprawmy nasze nowiutkie autko, bo czemu niby nie? No, ej dobra, trzeba popełniać samobójstwo teraz. Nieprzerwanie. Ej, kurde, stop, my to przegrywamy, wy sobie zdajcie sobie sprawę? Że tutaj dostajemy autentyczne wciry? No jak on to wyminął? Ej, no nie, to była niezła zagrywka, koleś. Naprawdę niezła. No, winszuję, serio. Ej, wiecie, że on to może wygrać? Znaczy, że my będziemy ginąć, a on nie. I tak przez najmniejsze 4 minuty i 20 sekund i koleś to wygrywa. Ej, dobra. Ale widzę, jak tak będziemy go wszyscy gonić, to nic z tego nie będzie. Trzeba na czołówkę polecieć. No. Udało się komuś go rozwalić, czy nie? Nie, ej, gościu sobie daje radę. O dziwo. A pewnie już wjeżdża na górę. No też właśnie. Kurde, gościu ma dobry sposób. Serio, to jest dobra taktyka. A nasi nie mogą spaść. Kurde, a spadają, widzę. Nasi giną. Nie. Ale podniosłem kolejne? Czy po prostu wypaliłem i to mi zaliczyło? Dobra, co wziąłem? Odwrócenie? Nie, spowolnienie. Dobra, to może teraz? No komuś tam będzie łatwiej trafić, a mi podnieść, nie wiem co to jest tutaj, to bomby? No średnio. Kolejne odwrócenie. Nie no, pokrzyżować mu tylko szyki, o to tutaj chodzi najbardziej. Ej, no koleś jeszcze zwiększa swoją przewagę? Naprawdę? Serio? Tak będziemy grać? Dajcie mi czołg! Jakby mi się udało dorwać czołg, no to mamy szansę. Bo trafię raz czy drugi. No dobra, no mogę ewentualnie w ten sposób, ale... No to raczej daleko nie zejdziemy kogoś w ten sposób, a będziemy sobie w paradę wchodzić. Ale dobra, przede wszystkim nie zginąć. Dobra, duch totalnie nieistotny. Rakiety ważniejsze, tylko kogoś musi zjechać na dół. Albo ja podjechać do góry i go trafić, no ej, ale nasi giną! Goniąc jednego gościa, no ej, no 2 minuty 50 tylko, no No bez takich... Serio. Ej, tam jest znak zapytania? Co to jest znak zapytania? Halo? Co to może być? A! Po prostu, coś ten deseń. Czy on jest na dole? No to proponuję zmasowany atak. O, widzę bardzo mądrze, jeżeli chcesz zainkasować tą tarczę. Aha! Tarcza to jest czołg. A koleś, lutuj, no w tobie nadzieja. No musisz zrobić z niego sito, ja jeszcze mu odwrócę kierunki. Więc jeżeli on gdzieś się kręci po ścianie, no to raczej jest do dojechania. Mamy jeszcze 2 minuty całe na to. Chyba truchło? Truchło, dobra. Okej, nie zginąć. A jeszcze tylko jedna śmierć przewagi po jego stronie. Dobra, ale chyba mi się uda go przeciąć. Tutaj jakoś. Tak jest, pięknie, idealnie. Pytanie, czy on wyleciał.
Nie, niestety nie, ale no to powinieneś go trafić, koleś, no dokładnie. Uff, dobra, jest remis. W żadnym wypadku nie jest zwycięstwo, ale jesteśmy coraz bliżej, no. No kurde, nie trafiłem go, ale koleś, no właśnie, dobra, prowadzimy? Tak jest, dobra, i teraz spokojnie, spokojnie, jeżeli chcemy to wygrać. Największa doza spokoju. Nie, 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 wypaść, to przede wszystkim. Przyczajmy się może, co, przez chwilkę? No to sobie przez chwileczkę, przez momencik tylko, tu się lubią respawnować fajne rzeczy. Koleś, już twoja taktyka już nie działa w tym momencie, serio, no przegrywasz. Teraz musisz kogoś rozwalić. No, i przegrywasz już dwoma, więc no, trzeba się wziąć do roboty, masz ponad minutę. A mamy tutaj wszyscy zreperowane samochody, bomby, rakiety, czołgi i inne rzeczy, no ej. Nikt nie mówi, że będziesz miał łatwo. A też czy musisz mieć aż tak trudno? Też niekoniecznie. Ej, stop, on tutaj jest gdzieś? Gdzie? A tutaj, dzień dobry. Nie, nie, nie dam się zepchnąć, to na pewno nie. Czołg? Gdzie? Gdzie on jest? Gdzie się zrespi, no? Tam, daleko, kurde. Gdzie, gdzie? Jeszcze wziął linię śmierci? Aha! A ja myślałem, że ja go zabił. Ej, stop! Nie mówcie, że on tym zwyciężył właśnie. Nie mówcie, że on rozbroił system i no nie wierzę, on prowadzi 17 sek... Nie, stop. My prowadzimy, ale jednym... Nie! Nie! O cholera, ale zmoczyłem! Nie! 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 5 sekund! Nie, 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 nie! Nie mówcie, że ja zrobiłem to swoje drużynie i remis. Nagła śmierć. Dobra, no, no jestem na terenie, no... Oj! No i kto? Na szczęście! Ale to by było słabe. Największa lamerka. 105 tysięcy. I aha. Tu to się opłaca grać. No, no nie mam pytań, dobra. Ale oczywiście. Kurde. Ale na pewno jestem ostatni w swoim teamie. Nie miejmy złudzeń, że jest inaczej. Nie, przedostatni, bo gościu wyszedł. Dobra, kochani, ja uznaję tę grę za dobrą. Mam nadzieję, że wy też dacie temu wyraz w komentarzach i łapkami w górę pod tym materiałem. Ale ja w tym momencie się z wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!